I za chwilę wyścig o brązowy medal Polki bez zmienionego składu. Mówiła na naszej antenie Ewa Białkowska, że pojawi się Natalia Czerwonka, ale rozmawiałem z nią kilkanaście minut temu i powiedziała, chcemy, żeby ta drużyna, która tu się zgrywała, Kasia Bachleda, Curyś przecież była przede wszystkim, co jest normalne, oczywiste, skupiona na starcie indywidualnym. Przecież w ubiegłym roku przegrała 18 setnych sekundy brązowy medal i ona chciała na dystansie 1500 metrów tutaj powalczyć. A teraz z koleżankami, jakby to była jedna drużyna, jakby to była jakaś żeńska drużyna z powieści Aleksandra Dima, tacy muszkieterowie, ale one świetnie ze sobą współpracują. Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, najmłodsza, i Luiza Złotkowska z największym dzisiaj sercem do walki. Amerykanki w zmienionym składzie. Katrin Roney Norman zmieniła Nancy Swider-Peltz. Są Jennifer Rodriguez i Julien Rocard. Wielka była radość. Kanadyjczycy zdobyli kolejny złoty medal właśnie w wyścigu drużynowym. Pokonali Amerykanów z tym Chadem Hedrickiem, rewelacyjnym amerykańskim łyżwiarzem, gwiazdą igrzysk w Turynie, gdzie wówczas Hedrick zdobył 3 medale, w tym na dystansie 5000 metrów złoty medal. I Polki ustawiły, jakby chciało się, żeby także tutaj Vancouver, w tym cudownym mieście, w tym mieście ze szkła, jak mówi się, ten downtown, widać góry, widać wodę, i tutaj cudowny lud w Richmond, 8 tysięcy widzów oklaskuje, bo przecież oni tak kochają łyżwiarstwo szybkie i każdy rodzaj sportu. Tutaj miasto cały czas żyje i te dziewczyny z Polski, które dostały taką szansę, chciałyby, żeby też dla polskich kibiców było dzisiaj tak radośnie, jak cały czas radosne wieści docierają do nas z Łyż. Rozpocznie Katarzyna Woźniak. Będzie wszystko odbywać się tak jak do tej pory. Na drugim okrążeniu na siebie cały ciężar walki, tego zmagania się z dystansem, z tym ślizgiem, z kierowaniem krążenkami weźmie Katarzyna Bachleda-Curyś i potem Luiza Złotkowska. I ruszyły. Przypomnę, 2400 metrów, 6 okrążeń po miarę czasu co 200 metrów. Niezwykle atrakcyjne. Amerykanki, które przecież tak walczyły dzisiaj z Niemkami, a Polki, zobaczymy pierwsze 200 metrów, jaki pomiar czasu Polki i Amerykanki. Najpierw pojawił się czas Amerykanek, która 0,05 sekundy przed Polkami. Tam zachwiała się teraz prowadząca Katarzyna Bachleda-Curuś. Do zakończenia wyścigu 5 okrążeń i prawie równo. Polki tracą 0,16 sekundy, a więc bliziutko, muszą jechać cały czas równo. Pracujcie, dziewczęta, bo to przecież pracujecie na swój może największy życiowy sukces. Najmłodsza Woźniak, 21 lat. Bachleda-Curuś już tyle lat uprawia łyżwiarstwo szybkie i ciągle bez wielkiego sukcesu. Amerykanki jakby traciły dystans. Równo jadą Polki, ale to jeszcze daleko. Jeszcze tutaj mają do pokonania sporo trasy. Amerykanki o 17 setnych. 4 okrążenia do końca. Może będzie pięknie tutaj w tym prawie że ostatnim dniu, bo przecież już nie mamy szansy na medale. To ostatnia szansa. Cudowny występ Justyny Kowalczyk. Amerykanki i Polki. Amerykanki cały czas przed tym Polkami. Amerykanki teraz tracą 700 sekundy. Polki wychodzą na prowadzenie. Amerykanki nierówno szarpią. Ładnie współpracują polskie łyżwiarki. Blisko siebie, jakby przyklejone, jakby po sznurku. I Polki minimalnie prowadzą. Polki na pierwszym miejscu. 3 okrążenia do końca. I teraz Kasia Woźniak. Ona kieruje swoimi koleżankami. W środku Złotkowska. Na końcu Bachleda-Curuś. Może będzie 6 medal. Amerykanki tracą. Amerykanki oglądają się. A Polki teraz straciły 0,45 sekundy. 2 okrążenia tutaj będą za chwilę do końca i było już tak cudownie. Będzie walka do samego końca. Amerykanki i Polki o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. I teraz patrzmy, znowu porównujemy te międzyczasy. Polki tracą niestety już 0,5 sekundy, a niespełna 2 okrążenia do końca wyścigu. Może będzie dobry finisz polskich zawodniczek. Teraz na końcu jedzie Woźniak. Złotkowska na ostatnim okrążeniu zacznie tutaj przyspieszać. Polki tracą 0,7 sekundy i będzie bardzo, bardzo ciężko, żeby dzisiaj pokonać Amerykanki, bo Amerykanki już mają dużą przewagę. Amerykanki tak jakby niezagrożone. Polki cały czas tracą. Ostatnie okrążenie, Luiza Złotkowska, 0,48 sekundy tracą Polki. I teraz Luiza ruszyła mocno prawą ręką. Za nią Woźniak, na końcu Bachleda. Bachleda jakby miała sztywniejsze nogi, jakby nie miała takiej świeżości, ale Amerykanki teraz mają duże kłopoty.
minuty. Jedna z nich odstaje i może będzie pięknie. Po brązowy medal, po 50 latach finiszują Polki. Złotkowska, Woźniak, będzie cudownie, będzie brązowy medal. Jest brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. A więc spełniły swoje marzenia na tym cudownym lodzie w Kanadzie. Unoszą ręce, radują się, nie wierzą. Zakryła twarz Luiza Złotkowska i patrzą opromienione. Igrzyska olimpijskie to spełnianie największych marzeń. Nikt na nie nie stawiał, bo jak tu stawiać po tych indywidualnych swoich zmaganiach? A teraz sprawiły wielką, wielką niespodziankę, sensację i może w przyszłości będzie łatwiej. Może będą pokonywać te wszystkie granice, uwierzą, że można rywalizować z najlepszymi. Szósty medal na Igrzyskach Olimpijskich Vancouver, a pierwszy tutaj w Richmond, pierwszy Vancouver. Jakże one się radują, teraz się ściskają. Stanęły w takim trójosobowym wianuszku, jak liść klonowy, biało-czerwony. Rewelacyjnie spisały się, a może uda nam się za chwilę połączyć także z Ewą Białkowską, która szaleje na torze. Paweł Abratkiewicz także wyjechał. Polskie panczynistki zdobyły brązowy medal w wyścigu drużynowym.